Witam panie i panowie, Solvidro z tej strony waszych ekranów. Zaczął nam się Gamescom, który przyniósł ze sobą masę nowych wiadomości. Z tego właśnie względu dzisiejszy odcinek będzie w nieco innym formacie niż dotychczasowe odcinki z wiadomościami. Aby nie tracić za bardzo czasu i podsumować jak najwięcej informacji tylko będę w stanie, będzie to bardziej podcastowy odcinek niż do tej pory. Także nie spodziewajcie się skryptu, będziemy jechać trochę na żywo. Zaczynamy od Nvidii. Firma właśnie ogłosiła nowe GeForce z serii RTX 2080, 2080 Ti oraz 2070, których będziecie mogli zacząć używać już w najbliższych miesiącach. 2080 i 2080 Ti powinny pokazać się około 20 września, natomiast 2070 czy 2070 nieco później. Ciekawostek dodam, że redaktorzy portalu PC Games Hardware przygotowali materiał ukazujący Shadow of the Tomb Raider w obecnej wersji przedpremierowej, działający w 1080p i około 40 klatkach z włączonym ray tracingiem na GeForce RTX 2080 Ti. Tak jest, dobrze słyszeliście. Niestety, ale najnowsze przygody Lary Croft nie będą działały w 60 klatkach, jeżeli włączymy ray tracing. Nasz rodzimy sklep GOG.com wystartował z nową inicjatywą, której nazwa brzmi Fuck the RAM. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Po polsku, zatkajcie uszy, jeśli jesteście małoletni, oznacza to pieprzyć DRM. Jej celem jest nie tylko przybliżenie użytkownikom całości tego zagadnienia, ale jednocześnie rozpoczęcie całej dyskusji na temat DRM-ów i czy są one właściwie w ogóle potrzebne. Dodam jeszcze, że DRM-em są objęte nie tylko gry, ale i tak naprawdę wszystkie inne media cyfrowe, takie jak muzyka, filmy, czy nawet książki w formacie audiobooków. Jeżeli tylko jesteście zainteresowani dowiedzeniem się czegoś więcej na ten temat, link do strony fuckdrm.com znajdziecie w opisie. Niestety Gamescom, poza masą zapowiedzi, do których przejdziemy za chwilę, przyniósł nam również kilka niemiłych niespodzianek. Jedną z nich, i na pewno jedną z największych, jest przesunięcie premiery Bloodstained Ritual of the Night do 2019 roku. Wspomniana gra jest to duchowy spadkobierca serii Castlevania od głównego twórcy tejże serii, czyli Kojiego Igarashi, zwanego popularnie Igą. W najnowszym kickstarterowym update'cie czytamy, że gra została przesunięta do 2019 roku po to, aby podnieść poziom jakości, szczególnie po uzyskaniu bardzo ważnego feedbacku od wszystkich, którzy wsparli projekt i mieli dostęp do dema bety. Drugim, niestety, nieprzyjemnym newsem związanym z Bloodstained Ritual of the Night jest fakt, że wersja na konsolę PlayStation Vita została porzucona. Iga tłumaczy to tym, że ponieważ Sony zamierza i tak przestać produkować PlayStation Vita, a istniejącym egzemplarzom ograniczyć część funkcji sieciowych, to według niego i tak nie ma sensu tworzyć wersję na te właśnie konsole, jeżeli miałaby mieć mniej feature'ów niż wersja na wszystkie inne sprzęty. Dalej mamy kilka bet otwartych oraz zamkniętych. Zacznijmy od zamkniętej bety, a mówimy tu o Trials Rising. Zamknięta beta odbędzie się od 13 do 16 września tego roku na PC-tach, PS4 i Xboxach One. Niestety wersja na Nintendo Switch została w tym momencie pominięta, jeżeli chodzi o betę. Dodatkowo też poznaliśmy datę premiery nowej części Trials, wyznaczonej na 12 lutego 2019 roku. Kolejną betą, o której warto wspomnieć, to otwarta beta Battlefield 5, ponieważ studio DICE i firma Electronic Arts wreszcie ujawniła kilka szczegółów. Jeżeli chodzi o tą betę, wystartuje ona 6 września i będzie dostępna na PC-tach, konsolach, Xbox One oraz PlayStation 4. Jeżeli ktoś zamówił grę przedpremierowo, no to będzie miał oczywiście dostęp o 2 dni wcześniej. Natomiast nie podano jeszcze żadnego terminu zakończenia testów. Dalej mamy masę zapowiedzi. Tutaj ograniczę się tylko do podawania
tytułów, a także po kolei dat premier oraz platform, na które gra będzie wychodzić. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś szerszym materiałem, dajcie znać i zajmiemy się tym w nadchodzącym, mam nadzieję, niedzielnym podcaście. Zaczynamy od Devil May Cry 5. Gra wyjdzie 8 marca 2019 roku na PC-ty, PlayStation 4 i Xbox One. Podczas Gamescomu wszyscy uczestnicy mają okazję ograć sobie demo, a więc jeżeli szukacie jakichś dodatkowych informacji, to zapewne znajdziecie je już niedługo. Dalej deweloper Deep Silver zapowiedział, o dziwo, Saints Row The Third na Nintendo Switch. Gra ukaże się w 2019 roku, natomiast jak na razie nie mamy żadnej dziennej daty premiery. Wiemy jedynie, że na Switchu dane nam będzie zagrać w trzecią część Saints Row w marcu. Kolejną grą, która dostała tak jakby swoją datę premiery, jest Halo Master Chief Collection, które 1 września tego roku ukaże się w usłudze Xbox Game Pass. Jednocześnie do całej gry zostanie wypuszczony patch na Xboxa One X, który da nam rozdzielczość 4K, a także sprawi, że wszystkie gry będą działać w 60 klatkach na sekundę. Następną grą na naszej liście jest PUBG, które wyjdzie ze swojej wersji Xbox Game Preview i zostanie w pełni wydane w wersji 1.0 na konsolę Microsoftu 4 września. Już niedługo premiera wersji HD Shenmue 1 i 2, a jeżeli macie ochotę również na trójkę, to wreszcie chyba doczekacie się jej pełnego wydania. Niestety przyjdzie nam na to czekać jeszcze rok. 27 sierpnia 2019 roku, czyli prawie 20-lecie serii, dzienną datę premiery potwierdził sam Yu Suzuki. Kolejną grą, która również doczekała się swojej daty premiery i tak naprawdę została dopiero co jednocześnie zapowiedziana, to bazujące na starym cyklu Commandos Desperados 3 od twórców Shadow Tactics Blades of the Shogun. Gra zostanie wydana w przyszłym roku na PC-ty, PlayStation 4 i Xbox One. Jeżeli lubicie gry From Software, to zapewne ucieszy was wiadomość, że najnowsze dzieło twórców Dark Souls, czyli Sekiro, Shadows Die Twice, również doczekało się swojej daty premiery. Od 22 marca przyszłego roku będziemy mogli swobodnie biegać i mordować w najnowszym dziele ekipy odpowiedzialnej za Bloodborne. Jeżeli jesteście fanami strategii czasu rzeczywistego, mam także coś dla was. Bluepoint właśnie zapowiedziało wielką, olbrzymią kolekcję zatytułowaną The Settlers History Collection, która będzie zawierać wszystkie do tej pory wydane 7 odsłon cyklu The Settlers. Natomiast, co ciekawe, zadebiutuje ona już w tym roku, bo 15 listopada i jeżeli tylko macie ochotę na więcej, to tutaj również mam dla was dobre wieści, gdyż jednocześnie zapowiedziano nową część zatytułowaną po prostu The Settlers. Zadebiutuje ona jesienią 2019 roku, natomiast niestety nie znamy jeszcze dziennej daty premiery. Jeśli chcieliście zagrać w co po niektóre tytuły od THQ Nordic, ale nie podobało wam się, że na PC-tach są dostępne jedynie w Windows Store, to mam dla was dobrą wiadomość. Record Definitive Edition, Zoo Tycoon, Ultimate Animal Collection czy Super Lucky's Tale, a także wiele więcej pojawią się na Steamie. Wszystkie te gry otrzymają PC-towe wydania pudełkowe i będą dostępne na platformie Valve. Nie wiemy niestety jeszcze dokładnie kiedy. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj, dajcie znać co was zainteresowało, a jeżeli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, również podzielcie się tym w komentarzach. Dajcie znać czy odpowiada wam bardziej taki, można powiedzieć, szybki, skrócony format, w którym będę coverował więcej newsów, czy może jednak wolicie taki jak do tej pory, gdzie rozmawiam tylko o 3 do 4 informacjach najciekawszych moim zdaniem danego dnia. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, na razie.